Dzisiaj wspólnie z Kasią Górką z firmy Obuwie opowiemy o programie partnerskim DIY, czyli jak samodzielnie, efektywnie zarządzać afiliacją na wielu rynkach i jakie można z tego czerpać korzyści. Dzień dobry Państwu. Ja chciałam się tylko przywitać, ponieważ chwilowo scena należy do Ciebie. Dziękuję. Zanim przejdę do szczegółu, zatrzymam się na chwilę na takim ogólnym obrazie. Bo w czasach, kiedy tak naprawdę wszystko jesteśmy w stanie kupić każdy produkt, każdą usługę, to jednak nadal są rzeczy, które wolimy wykonywać samodzielnie. No i przykładowo taka apetyczna babeczka. Kiedy wykonamy ją samodzielnie w warunkach domowych, no to zdecydowanie będzie wyżej w hierarchii, niż gdybyśmy ją po prostu kupili, kupili w cukierni. No i dlaczego tak jest? Tak? Na pewno, jak wykonujemy coś samodzielnie, to zazwyczaj jest dużo taniej. Tak? Mamy tylko koszt tych składników, no i odchodzą jakieś koszty marketingowe. To, co nie do końca jest wiadomo w produkcie kupowanym, czyli jaki jest udział tych produktów, kosztów produktów, a jaki właśnie kosztów marketingu, czy też dlaczego ta babeczka, tak, że ta babeczka tak dużo kosztuje, bo po prostu była kupiona w znanej cukierni. Pewnie każdy z Was ma takie doświadczenia z warszawskimi cukierniami, gdzie wchodzi, a cena drożdżówki zaczyna się od 15 zł. Tak? Tego sam w samodzielnym przyrządzaniu nie mamy. Natomiast robiąc coś samodzielnie, jesteśmy dużo lepiej w stanie kontrolować. Tak? Wiemy dokładnie, co jest w środku. I ja wiadomo, na rynku jest mnóstwo produktów z elementami, ze składnikami bio, eko, bez cukru, laktozy i tego typu rzeczy. Natomiast no, jaką mamy gwarancję, że rzeczywiście to, co kupujemy, jest tym, co nam sprzedają? Tutaj można było się odwołać do alergików, którzy pewnie niejednokrotnie nadzieli się, nadziali się na takie bezpieczne kupowane produkty. No i kolejna rzecz, doświadczenie, tak? Wykonujemy coś samodzielnie, zdobywamy doświadczenie, cenne doświadczenie, którego nam nikt nie zabierze. I ten trend generalnie DIY no już od wielu lat jest pewną taką modą czymś, co nam pozwala zdobywać nowe, nowe pasje, nowe zainteresowania, albo po prostu taką metodą na odstresowanie się. Nawet już odwołując się, od tej, odchodząc od tej babeczki, ja też mocno wciągnęłam się w takie warsztaty online, gdzie nawet ja ze swoimi mm, drobnymi predyspozycjami manualnymi jestem rzeczywiście pod okiem y, doświadczonego plastyka, samodzielnie stworzyć naprawdę fajne rzeczy. Yy, I wiemy też, że próbując coś wielokrotnie, y, uczymy się czegoś, tak? Y, I rzeczywiście, po, czy przy pierwszej próbie, czy po kilku próbach, jesteśmy w stanie wygenerować. Yy, Efekt wow, unikalny efekt. I na pewno ci wszyscy, którzy gdzieś tam się na tym polu kulinarnym już dążyli sprawdzić, poznali to uczucie, kiedy w końcu wychodzi nam taka idealna mafinka, która dobrze wygląda, dobrze smakuje, i jeszcze wiadomo, co w niej, yy, wiadomo, co w niej jest, tak? Czyli no, robi wrażenie, tak? I my jesteśmy z tego dumni, z naszego efektu, no i wiadomo uznanie wszystkich bezcenne. Yy. Takie uznanie na pewno niejednokrotnie zdobywały marki tutaj przedstawione. No zakładam, że raczej nie za jakieś wspólne pieczenie ciasteczek, ale na pewno jest jedna rzecz, która ich łączy, przynajmniej którą, którą ja znam, do której, do której my tutaj doszłyśmy. Są duże, tak, te marki znane I, i samodzielne, samodzielne na polu. Marketingu sprzedażowego, a dokładnie właśnie w budowaniu i prowadzeniu programów partnerskich. No i teraz to samo pytanie, co przy babeczce. Co im to daje? Dzięki temu, że już tutaj omówiłam szybko te benefity związane z samodzielnym wytworzeniem czy produkcją mafinek, no to łatwo będzie się teraz odnieść jak to wygląda w tym bardziej skomplikowanym świecie, świecie programów partnerskich, które mają przede wszystkim nam generować sprzedaż. No więc przez analogię mamy oszczędność, tak? Czyli ten pierwszy benefit. No i bardzo podobnie Kupując usługę czy też pro, produkt, program partnerski, nie wiemy do końca, za co płacimy. Tak? Jaki, jakie są koszty wytworzenia, czyli te koszty wydawców, a jaka jest marża pośrednika? I oczywiście, jak są to jakieś, takie pojedyncze zakupy, to nie jest to problemem, tak? jakby nie musimy się tym przejmować. Natomiast tworząc kluczowy kanał sprzedaży, Staje się to istotne i obcięcie kosztów sprawi, że ten program po prostu będzie dużo bardziej efektywny. Bo zejdziemy z marży, taka marża będzie dużo niższa niż marża sieci afiliacyjnej. 2. Dostaniemy też transparentny dostęp do kosztów wydawców, którzy działają, tak? czyli ile wydawcy tak naprawdę yy, wydawcy zarabiają. No i trzy też możemy zarządzać oczywiście tymi zarobkami wydawców, a trzy, jesteśmy w stanie te oszczędności, które zgromadzimy, przekazać częściowo wydawcom, czyli docenić ich tych, tych najlepszych, dzięki czemu nasz program się staje bardziej konkurencyjny, a jak bardziej konkurencyjny, to też jesteśmy w stanie po prostu generować dzięki niemu większy wolumen sprzedaży. Kontrola jakości, transparentność, czyli też to, co widzimy, co jest w środku. I chodzi tutaj nie tylko o taki transparentny dostęp do źródeł generowania sprzedaży, do tego, kto generuje, jak generuje tą sprzedaż, ale i też chodzi o bezpośredni kontakt z tymi partnerami, o taką możliwość skontaktowania się i weryfikacji jakichś takich niejednoznacznych sytuacji. A dwa to też możliwość takiego holistycznego spojrzenia na tą no, całą ścieżkę transakcji, bo wiadomo, wielu wydawców gdzieś tam się pojawia. No i też naj, najlepiej przy mm, metodzie atrybucji, żeby. Ym, umieć docenić te, te touchpointy, które rzeczywiście mają znaczenie w generowaniu transakcji, nie tylko na końcu, ale również w inicjowaniu tych transakcji, bo wiadomo, że im tych transakcji, inicjacji jest więcej, tym jest po prostu większy wolumen yy, całościowo. Doświadczenie, czyli jak już mamy ten kontakt do partnerów, to najlepiej go wykorzystać i gdzieś tam budować te relacje wieloletnie, bo no też weryfikujemy to w wielu, wielu programach, to nie tylko obowiązę, ale weryfikujemy, że ten bezpośredni kontakt, marketera z wydawcami pozwala o wiele szybciej działać, tak? pozwala na szybszy feedback, ale też na. Lepsze poznanie potrzeb wydawców i dostosowanie się do nich, czyli coś takiego, know-how, który płynie, który jest budowany z tych relacji z wydawcami, który zazwyczaj jest budowany przez sieć, często przy wykorzystaniu znanych marek, w tym momencie jest przekazywany tej, tej marce. Tak? Marka dużo bardziej na tym, na tym korzysta. No i również fakt, że. Prawdziwa siła marki też jest lepiej wykorzystywana przez wewnętrznego marketera z organizacji. Oczywiście przy współpracach z pośrednikami powielane są pewne sprawdzone schematy, one mogą być bardzo skuteczne, no ale zazwyczaj nie są w stanie wykorzystać tego pełnego potencjału, a taki marketer, człowiek z wewnątrz, no dużo lepiej zna markę, tak? i ta, ta, ta główna strategia marki jest po prostu wtedy. Zdecydowanie lepiej rozwijana jest w stanie stworzyć takie podwaliny, taki fundament do tworzenia długookresowej strategii sprzedażowej, którą będzie rozwijał również na, na wielu rynkach. Natomiast tworzenie takie, ja tutaj mówię o samych benefitach, ale no wiemy, że tworzenie takiego programu partnerskiego, a szczególnie jak mamy dwie marki i wiele rynków, no to może być prawdziwym wyzwaniem. Dlatego na pewno o tych wyzwaniach i o założeniach, jakie były i efektach, dużo lepiej opowie Kasia z firmy Obuwie. Kasiu, przekazuję tobie głos i klikacz. Jak to u nas wyglądało? W 2020 roku stanęliśmy przed zadaniem. Jak rozwijać program afiliacyjny, mając na uwadze fakt, że mamy do dyspozycji dwa brandy, którymi się opiekujemy obuwie i modiwo, a także to, że jesteśmy na 17 rynkach z e-obuwie i 13 rynkach z modiwo? Stanęliśmy przed wieloma pytaniami. Mieliśmy. Musieliśmy znaleźć odpowiedź na to przede wszystkim, w jaki sposób pozyskać wydawców, w jaki sposób się z nimi komunikować, ale także jak, jak, jak ich fakturować, jak rozliczać, jak zabezpieczyć proces reklamacji, który w przypadku wydawców afiliacyjnych jest dosyć istotny, a kończąc na tym, w jaki sposób zabezpieczyć różnego rodzaju usterki technologiczne, które mogą się pojawić. Oczywiście, w najmniej yy, spodziewanym momencie. Wiedzieliśmy, że nie chcemy robić tego ręcznie. Potrzebowaliśmy sprzętu, który pozwoli nam działać spokojnie, który ułatwi nam życie i jednocześnie pozwoli nam realizować nasze ambicje, które w, w przypadku EUBWIA i MODIWO mamy bardzo, bardzo, bardzo duże. I co zrobiliśmy? Zdecydowaliśmy się na otworzenie programu partnerskiego wewnątrz firmy. Bardzo nam zależało na tym, żeby każdy rynek, na którym jesteśmy, był traktowany z jednakowym priorytetem oraz na tym, aby budować własne doświadczenie w budowaniu tych relacji. Sprawdziliśmy sieci afiliacyjne. I okazało się, że nie ma takiej sieci, która byłaby liderem, która byłaby dominująca na tych rynkach, na których my aktualnie jesteśmy. Skutkowałoby to tym, że weszlibyśmy na rynek z tą siecią i razem byśmy się uczyli tego rynku. Istniało ryzyko, że dla nas ten biznes byłby bardziej istotny niż na przykład dla sieci. W związku z czym postanowiliśmy wykorzystać technologię CircleWise, a my, jako zespół, skupiliśmy się na rozwijaniu sieci kontaktów z wydawcami. Kolejną rzeczą, która była dla nas istotna, to było stworzenie automatycznej komunikacji z, wydawcza, z wydawcami. I jak to zrobiliśmy? Na każdym, sklepu, na każdym ze sklepów Postawiliśmy landing page, na którym zainteresowany wydawca z, mógł znaleźć yy, przejście do bramkę do logowania yy, i po zalogowaniu, po wpisaniu wszystkich swoich danych yy, komunikacja odbywała się już bez naszego udziału. Ta komunikacja wyglądała. To dotyczy również akwizycji wydawców, jak i właśnie później ich aktywacji. Weszliśmy na poziom, tak jak cały rynek dashi marketingu, czyli wykorzystane zostały narzędzia marketing automation. Kasia wspominała wiele rynków, wiele języków. No i wiadomo, w marketing automation ważne są no, dwie główne rzeczy. Segmentacja właściwa, a później właściwa personalizacja. Więc jak mamy 17 języków, no to przydałoby się, żeby wykorzystać tą lokalność i z każdym z tych wydawców komunikować się w ich języku. Natomiast jest też pole, grupa wydawców tak zwanych globalnych, no i działających na wielu rynkach, wielu kampaniach. Więc doszłoby do sytuacji, że taki wydawca dostawałby wiele maili z tą samą, Samą promocją w wielu językach, więc wiadomo, taki efekt spamu odpadał. Dlatego najważniejsze jest właściwe posegmentowanie wydawców i przede wszystkim nie tylko tych, którzy się rejestrują przez wspomniane bramki, ale z całego marketplace'u, do którego m.in. Eobuwie ma dostęp, który wiadomo, jest żywym organizmem, więc no musi, musi stale pracować. Segmentujemy na zainteresowanych, niezainteresowanych. Tych niezainteresowanych sobie na, na chwilę usypiamy, a wśród zainteresowanych tam, dokąd możemy, działamy automatem, Czyli weryfikujemy, która kampania, która promocja, które narzędzie, a później głos przekazujemy z powrotem o obuwie, żeby też ten kontakt face to face, którego w tym przypadku nie odkładamy zupełnie, nie unikamy, bo on jest również istotny, żeby lepiej zweryfikować właśnie potrzeby, dostosować narzędzia do partnerów, co oczywiście w programie partnerskim jest strategiczne. To, co było dla nas również bardzo istotne, to automatyzacja walidacji i ułatwienie tego procesu. Wiadomo, że wydawcom zależy przede wszystkim na tym, żeby możliwie szybko otrzymywać wynagrodzenie za swoje działania, które, które, dla, które dla nas zrobili. Poprzez, nasz, poprzez stworzenie procesu CRM i komunikację panelu Circlewise z naszym crm Transakcja, która u nas będzie zaakceptowana, automatycznie zostanie zatwierdzona również w panelu Circlewise i wystawi się faktura self-billingowa dla wydawcy. Wygląda na to, że wszystko będzie działało bardzo szybko i bardzo dobrze. Ja się osobiście nie mogę doczekać, bo w chwili obecnej proces walidacji odbywa się ręcznie. A przypominam, że obsługujemy w tej chwili 30 rynków. I ostatnia siła marki w budowaniu brandu to znaczy yy, rozmowy z wydawcami międzynarodowymi. Zaczęliśmy w taki sposób, że rynki, na których my jesteśmy mocni, były dla nas pierwszym kontaktem, pierwszym takim strzałem. Yy, w momencie kiedy wydawca już przekonał się do tego, że współpraca z nami ma sens, udawało nam się uzupełnić plan marketingowy również o działania na rynkach, które dla których wydawca był mocniejszy, a my byliśmy y, dopiero raczkujący, dopiero się rozwijaliśmy. Jaki był tego efekt? Wydaje mi się, że całkiem niezły. Y, udało nam się zwiększyć przychód w e-obuwiu o 400% y, w porównaniu Q3-2021 do Q3 2020, a liczbę wydawców o. A wydawców sześciokrotnie. Natomiast w przypadku Modiwo wzrost przychodu był 283%, przy wzroście liczby wydawców generujących ruch i sprzedaży sześciokrotnym. Zmieniłam, Kasia, tutaj większość z nich potwierdziła. Na pewno gdzieś tam może pojawić się pytanie, kiedy warto rozważać taki scenariusz, tak? kiedy zacząć myśleć o budowaniu własnego programu. Na pewno wtedy, kiedy ta afiliacja, program partnerski. Stanowi w Twoich działaniach znaczące, znaczący udział, tak? Czyli w całym torcie performance marketingu, w całym torcie generowania sprzedaży, to jest dla Ciebie istotny element. Wiadomo, wtedy te oszczędności, które zdobędziesz, będą najbardziej odczuwalne. Warto jest również zweryfikować strukturę zaangażowanych wydawców, ponieważ tutaj wymieniona już na którejś z poprzednich prezentacji reguła Pareto jest bardzo popularna, czyli 80%. Przychodu przez 20% wydawców, przez co, co, skutkuje tym, że te, te, ci wydawcy, którzy są najważniejsi dla nas, to są najczęściej tacy profesjonalni afilianci, którzy wiedzą, co robią, zaangażowani, z którymi po prostu praca jest bardzo prosta. Yy, dlatego też płacenie wysokich marży sieci za współpracę z tymi wydawcami, no, nie do końca ma sens, tak? Więc jak ich. Yy, przełożymy, z migruje, mi, nastąpi migracja tych wydawców do naszego programu, to na pewno y, bardzo szybko odczujemy y, te pozytywne efekty tej migracji, a sama migracja nie będzie jakaś skomplikowana. Kolejny punkt to y, rozpoznawalna marka, czyli dla wszystkich znanych marek, takich jak obuwie czy y, mniejszego kalibru, y, na pewno taki program partnerski, partnerski in-house jest taką naturalną drogą rozwoju. Tak? To jest ten kierunek, który wcześniej czy później gdzieś tam się pojawia w głowach marketerów. I też widzimy z doświadczenia, że wydawcy, którzy są istotni, rzeczywiście chcą bezpośrednio pracować z markami, tak? Oni tego potrzebują. No i widzimy, że ta komunikacja bezpośrednia po prostu się lepiej sprawdza. I ostatnia rzecz, warto się zastanowić, czy nie wziąć sprawy w swoje ręce, kiedy dynamika w Twoim programie no nie jest do końca taka, jaką byś chciał, byś chciała yy, widzieć. Wtedy weryfikacja, czy zaangażowanie sieci jest rzeczywiście takie, jak powinno być, czy właśnie nie lepiej jest to robić samodzielnie. I te, te benefity, które też Kasia potwierdza, na pewno przy właśnie odpowiednim nastawieniu, odpowiednio gdzieś tam postawionych sobie celach, odpowiednim też nastawieniu zespołu i też właściwym narzędziu wierzymy, że przy tych wszystkich założeniach: do it yourself, do it better. Dziękujemy bardzo. Tym zdaniem Dziękuję zakończymy bardzo. naszą prezentację. A nas wiele na scenie. Dziękujemy. Bardzo ciekawy temat afiliacji i jak to zrobić własno-ręcznie, jak to in-house przeprowadzić. Mam tutaj takie pytanie, czy możecie podać jakiekolwiek dane, jaka część performance marketingu jest realizowana mniej więcej przez, przez, przez tę sieć afiliacyjną? Ale w Polsce czy na świecie? Bo na, na świecie te na świecie. marki, które się pojawiały... Tak. No, na świetne były ze Stanów, pewnie jest ten obszar największy, ten udział największy w Europie trochę mniejszy, no w Polsce to no nie ukrywamy, że to jest coś, co się dopiero zaczyna dziać, tak? Więc pewnie to by było. Znaczy, sam fakt, że biorą w tym udział duż głównie duże podmioty, no to też dzięki temu ten udział będzie szybko rósł. Natomiast nie jesteśmy w stanie, ja przynajmniej nie jestem Kasia, pewnie ja też. Trochę... Chyba, żebyśmy powiedzieli, jaki udział e obuwie ma w rynku całości, no i mniej więcej sobie to przeskalowali. Na pewno jest bardzo duży potencjał, tak? ale liczby tak, niestety nie powiemy. A w waszym budżecie performance'owym, jaki docelowo. Na nie mogę powiedzieć, natomiast ba, rośnie bardzo, bardzo dynamicznie. Myślę, że w przypadku afiliacji stanowi już blisko 50%. Tutaj nie zostało dodane rzeczywiście też w Obuwiu jednocześnie jest realizowana ta druga ścieżka taka klasyczna ta, afiliacja. Na... afiliacja więc też gdzie no współpracujemy jest... z sieciami afiliacyjnymi, posiłkujemy się ich doświadczeniem i ich wydawcami. Dlatego też ta własna sieć afiliacyjna stanowi mniej więcej połowę. A jak długo trwał setup tej sieci afiliacyjnej w Waszym przypadku? Yy, nie uważałem albo nie było tego prezentacji. Nie, nie było tego. Prezentacji. Nie, nie było. Natomiast samo wdrożenie nie było, nie, było krót, nie było trudne, bo musieliśmy zaimplementować kody yy, CircleWise i... Rozpoczęliśmy od razu rozmowy z wydawcami, z którymi już wcześniej mieliśmy współpracę lub których chcieliśmy pozyskać do własnych, y, własnych kanałów lub też wydawców, z którymi współpracowaliśmy w innych modelach, a dzięki temu że mieliśmy własną sieć afiliacyjną i swoje własne y, sposoby traktowania transakcji, y, mogliśmy rozpocząć współpracę performanceową. Jasne. Bardzo mi interesuje to od strony nie tylko marki i Was, ale też od strony tych blogerów, influencerów, jakkolwiek byśmy ich nazwali. Bo przecież wiemy, że średni statystyczny nastolatek marzy tylko o takiej karierze, żeby być blogerem. tudzież bloger pewnie już nie. Influencer, instagramerka, kimkolwiek. Podcaster. Podcasterem. I czy to nie jest tak, że ten zawód też to staje się zawodem, to się bardzo mocno profesjonalizuje i w związku, z czym, w związku z czym te firmy, które nie mają takich narzędzi, jakby tracą dostęp do tych największych i najlepszych, najbardziej znanych, wpływowych blogerów. Czy wy widzicie taki trend? To znaczy tak, ja bym sobie oczywiście życzyła, żeby wszyscy blogerzy i youtuberzy chętnie rozliczali się w modelach performance'owych. Wierzę, że jak ktoś no, reprezentuje odpowiednią wartość i jest w stanie dobrze zmonetyzować swoich użytkowników, swoją powierzchnię, no to, to ma szanse. Natomiast rzeczywiście też program własny program partnerski jest pewną ścieżką współpracy, nawet jest tutaj był taki case, który tak naprawdę łączył showroomy, e tak, czy Modivo, z influencerkami, więc to też jest pewna tak metoda. Natomiast no to to troszkę wynika też z tego, że influencerzy jeszcze tak nie do końca na ten performance przechodzą, ale na pewno im więcej będzie przychodziło, tym na pewno też ta ścieżka bezpośredniej współpracy z partnerem, gdzie wchodzi na stronę i ma jakby skróconą tą ścieżkę już aktywacji, Re działania, tak, jest, po prostu, rejestracji, żeby, żeby wystarczy bez, pobrać linki, tak, pośrednika działać. na pewno, na pewno tą hmm. drogę ułatwi. Tylko no jeszcze ten krok, żeby rzeczywiście przekonali się, że na performance też można dobrze zarabiać. Natomiast my jak jako brand, który bardzo sobie życzy, żeby ludzie jak, jak najwięcej o nim mówili, i jak, żeby był jak najbardziej popularny wśród influencerów, mamy taką ścieżkę i mamy przewidziane działania dodatkowe, dla, dodatkowe po prostu modele współpracy z influencerami. Też, na pewno to też ułatwieniem jest jakiś unikatowy kod, który jest też jednym z narzędzi, tak, w performance marketingu, który ułatwia im po prostu promocję, za którą. Za są efekty, której są później wynagradzani. Ja rozumiem, że ekspansja zagraniczna e-obuwia trwa, i rozumiem, że na kolejnych rynkach ta sieć także będzie stawiana, że tak powiem. O, tak? oczywiście. Czy to jest tak, że najpierw jest ta sieć stawiana i później jest otwarcie działalności, czy równolegle, czy chwilę potem? Dzieje się to równolegle. Dzieje się to równolegle. Wiadomo, że afiliacja jest to takim kanałem, który wymaga tego, żeby jednak sklep już trochę istniał i miał odpowiedni udział unikalnych użytkowników. Natomiast my działamy w ten sposób, ponieważ właśnie dużo współpracujemy z wydawcami, którzy są już na wielu rynkach i również na tych rynkach, na których my zamierzamy współpracować. Więc jak tylko otwiera się sklep, tak, tak uruchamiana jest sieć afiliacyjna i program partnerski. Dwa brzydkie wyrazy w budowaniu partnerskich sieci. Weryfikacja i kontrola. Jak to wygląda z waszej strony? Czy, czy, ma, czy, macie, czy, czy warunki wejścia są wysokie? I ewentualnie, co się dzieje, jeśli ten wydawca zachowuje się nie tak, jakbyście sobie tego życzyły? Tak, na pewno są mechanizmy, które z automatu takich wydawców gdzieś tam stopują i po prostu nie pozwalają w ogóle zacząć działać w programie. Dwa, na pewno czynnik ludzki, czyli doświadczenie, bo nasz zespół jest. No, Zespołem z bardzo dużym doświadczeniem w programach partnerskich, więc też gdzieś to doświadczenie jest wykorzystywane pod kątem minimalizacji fraudów. No i trzy też monitoring, taki bieżący, bieżący tak, to, tak, to, tak, to już, to to już, to jest już element po, po stronie naszego zespołu i faktycznie wydawcy najpierw są kontrolowani. A e-obuwie później jeszcze weryfikuje. Tak. Podwójny monitoring. Bardzo ciekawy temat. Bardzo dziękujemy za prezentację. Dziękujemy. Dziękujemy ja również. A my, po, jak zwykle, posuwamy się do następnego kroku naszej, naszej konferencji i teraz znowu dynamizujemy trochę naszą konferencję, zmieniamy format, przechodzimy z modelu prezentacji na, na rozmowę. Zapraszam Was na rozmowę Tomka e, e, z panią Edytą Czarnotą z filmy Zymetria. Z, e, Zymetria, dobrze powiedziałem. Dobrze. Czym może przyciągać i shopperów sklepów internetowych? Zapraszam na rozmowę.